Czarna Wectra kosztuje okrągłe 8 tysięcy. Pod maską jest diesel o mocy 120 koni. Ciekawe, czy Agnieszka i Tomek wystraszą sierpniaka, ale na razie... Samochód, który po pierwsze, co jest podstawą przy kupowaniu samochodów, które mają lat 15+, zabezpieczenie antykorozyjne. Mhm. Bardzo dobrze. Jeżeli ten Opel Vectra nie był rozbity, to naprawdę będzie jeździł te 15 lat i więcej i nie będzie rdzewiał. To jest absolutna podstawa. No i tu wkraczamy w segment tej motoryzacji, powiedzmy sobie, troszkę bardziej kierującej się w stronę premium, prawda? Bo mamy tutaj sobie panel do otwierania szyb, lusterek, wszystko elektryczne, też centralny zamek, prawda? Też jest klima odpowiednio automatyczna, jest sterowanie z kierownicy, jest tutaj naprawdę też wygrubaszony ten samochód, oszczędności nie było. Radio jak w Omedze. Prawie jak w Omedze. Prawie jak w Omedze. Ty znasz Omegę, nie? Ja znam Omegę, tak. Mi to wnętrze jest znajome, ja tutaj się nie doszukam czegoś, co by mnie zaskakiwało, bo Oplami trochę pojeździłem, więc to szczególnie z tych lat one są bardzo zbliżone. A jakimi poza Omegą? No Corsa jeszcze wchodzi. No Corsa jeszcze. Czy wiadomo nam coś o usterkach tego auta? Ach Boże, już mówimy. Tutaj jest silnik wysokoprężny, czyli tak zwany diesel. Diesel 1.9 o mocy 120 koni mechanicznych. Już instruuję i objaśniam. To jest w ogóle konstrukcja fiatowska. We Fiacie nazywa się JTD, tutaj nazywa się CDTI. Wersja 100-konna była 120 i 140-konna. Oploski silniki wysokoprężne to było 2.0 i 2.2. A to jest najlepsze rozwiązanie, bo ten... I znowu, czy pomyślałbyś, że oplosko-fiatowski silnik będzie słynął w rankingach z niezawodności? Ja bym nie pomyślał, ale zrobiłem research i wiem. Czy wy na diesla jesteście też nastawieni troszkę, czy nie? Ja tak. Znaczy my początkowo w ogóle szukaliśmy taki silnik, no 1.9 TDI, praktycznie za tymi się rozglądaliśmy, bo gdzieś tam słyszeliśmy, że są niezawodne i właśnie dobre. Dodajmy, że ma trochę ponad 270 tysięcy przebiegu. Na rynku trudno jednak upolować egzemplarz w dieslu mający mniej niż 200 tysięcy. Najdroższe chodzą po ponad 13 tysięcy złotych, najtańsze z zagubionymi książkami serwisowymi i klimą do nabicia można kupić za mniej niż 7 tysięcy złotych. To tak zwana Vectra C, ostatnia w historii, zastąpiła ją Insignia. Vectra jest spora. Agnieszka miała rację, nazywając ją jamnikiem. Ma ponad 4,80 m długości. Auto waży 1,5 tony, a 120 koni generowanych przez klepiącego ropniaka pozwala rozpędzić tę czarną budę do setki w mniej niż 12 sekund. Nie jest to rekord świata, ale moment obrotowy sporo wynagradza. Bagażnik, choć wydaje się ogromny, jest niewiele większy niż w poprzedniej kompaktowej Renówce. W kabinie za to można się ganiać, a deska rozdzielcza obsypana jest przyciskami.